m.in. styl jazdy mocno dynamiczny, silnik zawsze prawidłowo dogrzewany, samochód w świetnej kondycji. Plus mailowo dodał krótko, samochód jest typu long life i wymiany są według wskazań komputera pokładowego. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Volkswagen Caddy 4, rok produkcji 2019, silnik 2.0 diesel, 160 koni mechanicznych po chip tuningu, przebieg 106 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza próbki oleju z samochodu, który serwisowany jest w trybie long life i wymiany są według wskazań komputera pokładowego. Inicjatorem tego eksperymentu jest Paweł. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Paweł skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajduje się list przewodni, dwie próbki oraz słodki upominek, za który bardzo dziękuję. Również życzę wszystkiego najlepszego w 2025 roku. Przechodzimy do prezentacji próbek. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 17 tysięcy km. Do samochodu zalany został olej Motul 8100X Clean Plus w klasie lepkościowej 0W30, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie były stosowane żadne dodatki. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 17 tysięcy km, eksploatacja w mieście 50%, dominują odcinki powyżej 20 km, brak dolewek, olej eksploatowany przez 10 miesięcy, brak pukanki. W ramach dodatkowych informacji Paweł napisał to, co widzieliście na załączonym liście, m.in. styl jazdy mocno dynamiczny, silnik zawsze prawidłowo dogrzewany, samochód w świetnej kondycji. Plus mailowo dodał krótko, samochód jest typu long life i wymiany są według wskazań komputera pokładowego. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w tle podczerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 68,9 w 40 stopniach oraz 12 w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy wysoką zgodność, szczególnie w odniesieniu do lepkości mierzonej w 40 stopniach Celsjusza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka po przebiegu 17 tysięcy km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 50 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 10 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 191, a to oznacza, że otrzymujemy dość mocną redukcję lepkości o 1/4 w niższej temperaturze oraz o 17% w 100 stopniach Celsjusza. Przedział krytycznych zmian w oparciu o zaproponowane i stosowane przedziały. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Ogólna ocena oleju jest raczej pozytywna. Można wydzielić poszczególne okręgi. Nie widzę potwierdzenia dużych ilości zanieczyszczeń, w tym sadzy. Natomiast te poszarpania na zewnętrznej granicy są trochę niepokojące. Być może jest to powiązane z czynnikiem, który spowodował spadek lepkości. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Podczerwieni następujące wnioski: dość mocna degradacja dodatków, zanieczyszczenia stan przeciętny, sadza początek stanu krytycznego, sulfonowanie stan ostrzegawczy, oksydacja pod kontrolą, bardzo mocny sygnał potwierdzający rozcieńczenie oleju paliwem. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 66%, czyli wygląda na to, że wymiana oleju została przeciągnięta o dobrych kilka tysięcy kilometrów. Tutaj chodzi mi po głowie od dłuższego czasu, żeby wytypować kilka próbek z prowadzonych testów i przekierować je na testy tribologiczne. Główny cel to zbadanie, w jakim stopniu pogarszają się właściwości smarny oleju, który wykazuje spadek lepkości powyżej 20%. Dzięki temu poznamy odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu ten film olejowy oleju przepracowanego różni się od filmu świeżego oleju. Kiedy uda się zrobić takie testy, czas pokaże, natomiast sygnalizuje, że coś takiego planuje w niedalekiej przyszłości. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!